Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska. W środę 14 marca witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie informacji. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro chce niezwłocznego zwołania pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. W tej sprawie wystosował list do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. W liście skierowanym do prezes Sądu Najwyższego minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreśla, że dobro wymiaru sprawiedliwości i konieczność dochowania standardów wymaga, aby Krajowa Rada Sądownictwa zgodnie ze swymi kompetencjami dokonała w ustawowym terminie oceny kwalifikacji 86 asesorów. Minister Sprawiedliwości pisze, że 25 stycznia 2018 roku wniósł o powierzenie tym asesorom pełnienia obowiązków sędziowskich. W związku z artykułem 20 ust. 3 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z 12 maja 2011 roku zwracam się o niezwłoczne zwołanie przez panią pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa z udziałem sędziów wybranych na członków Rady uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 2018 roku. Jednocześnie Zbigniew Ziobro zauważa, że dwumiesięczny termin na dokonanie przez Krajową Radę Sądownictwa oceny kwalifikacji nowo powołanych asesorów mija 25 marca 2018 roku. Kolejny dowód na potrzebę reformy sądownictwa. Sąd Najwyższy uznał odwołanie prokuratora zatrzymanego za jazdę po pijanemu. Sprawa ponownie trafiła do Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego. To była rutynowa kontrola kieleckiej drogówki. Mężczyzna zatrzymany przed godziną 8 miał około promila alkoholu we krwi. Kierowcą okazał się prokurator z Kielc. Sprawa ciągnie się od 2013 roku i do dziś żaden sąd nie orzekł o karze. To jest kolejny przykład na przestrzeni ostatnich lat skandalicznych wyroków, a co więcej uzasadnień, które dla normalnych ludzi na ulicy brzmią jak komedia. Bo jak informuje portal w polityce.pl, zatrzymany prokurator twierdził, że nie zdawał sobie sprawy, że ma we krwi alkohol. Sędzia, który nie kradnie, tylko jest roztargniony, i dorosły człowiek, który mając we krwi 1%, 1 promil, nie jest świadomy tego, że może mieć alkohol. No to są wyroki nieprawdopodobne. Po 5 latach sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Ten nakazał ponowne rozpatrzenie odwołania, twierdząc, że odwoławczy sąd dyscyplinarny dopuścił się rażących błędów procesowych. Wobec portalu wysunięto oskarżenia o fake newsa. Sąd Najwyższy w swoim oświadczeniu przekonuje, że wcale nie rozstrzygał, czy oskarżony prokurator wiedział, czy nie, że miał alkohol we krwi. W rzeczywistości Sąd Najwyższy w ogóle nie odnosił się do kwestii świadomości i wiedzy prokuratora co do jego stanu nietrzeźwości w czasie prowadzenia samochodu. Portal odpowiada i wskazuje, że poprzez uznanie kasacji Sąd Najwyższy pozwolił prokuratorowi na dalsze wykonywanie swoich zadań. Ponadto, jak informują dziennikarze, Sąd Najwyższy wskazał, że odwoławczy sąd dyscyplinarny w niedostateczny sposób odniósł się do wyjaśnień prokuratora, a ten tłumaczył, że nie zdawał sobie sprawy, iż ma alkohol we krwi. Co kilka tygodni mamy wyroki, które po prostu ośmieszają polski wymiar sprawiedliwości. Bo tłumaczenia prokuratora to typowa zagrywka, by wyciszyć sprawę. Celnicy protestują przeciwko ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Po reformie wielu z nich nie otrzymało propozycji pracy. Krajowa Administracja Skarbowa powstała z połączenia służby celnej, administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej. Takiego skutku niewielu się spodziewało. Niespotykaną jest rzeczą, żeby po 1989 roku zwalniać funkcyjnych działaczy związków zawodowych. Pracownicy służby celnej nie dostali propozycji pracy w nowym organie. Teraz kierują sprawy do sądów. Wojewódzkie sądy administracyjne właśnie stwierdziły, merytorycznie rozpatrując sprawę, że jak najbardziej przysługuje nam droga do sądów, należało wydać decyzję, można się odwołać. Organ musi uzasadnić, dlaczego po 20 czy 25 latach kogoś zwolnił, jakimi przesłankami się kierował i tak dalej. Sytuacja jest poważniejsza niż mogłoby się wydawać. Koleżanka nasza w wyniku tego stresu, który wynikł z tego, że nie otrzymała propozycji służby, poroniła, więc te sytuacje, no byłoby też różnych wiele chorób, zawałów i jakichś stresów leczenia u psychologów, no i tragedii rodzinnych. Celnicy apelują więc także do premiera Mateusza Morawieckiego o spotkanie i dialog. Wysłaliśmy pismo już parę tygodni temu, 3 tygodnie gdzieś, do pana premiera Mateusza Morawieckiego
z prośbą o to, aby się spotkał i po prostu zażegnał ten spór. Związkowcy oczekują zmian w ustawie o KAS. Chodzi choćby o nowelizację i przywrócenie do służby kilkuset ludzi, którzy zostali zwolnieni na podstawie intryg. Celnicy zapowiadają, że jeżeli sprawa nie zostanie rozwiązana, to zwrócą się o pomoc do unijnych instytucji. Funkcjonariusze CBA na gorącym uczynku zatrzymali biznesmena z Gdańska. Mężczyzna przyjął 300 tysięcy złotych łapówki. Zatrzymanie miało miejsce w Warszawie na ulicy Belwederskiej. Do zatrzymania doszło przed warszawskim hotelem, tuż po tym jak mężczyzna wziął 300 tysięcy złotych łapówki. Za te pieniądze miał doprowadzić do sprzedaży nieruchomości należącej do firmy spożywczej w upadłości na atrakcyjnych warunkach i po korzystnej cenie. Zatrzymany mężczyzna powoływał się na wpływy u gdańskiego syndyka masy upadłości firmy oraz w gdańskim sądzie, który nadzoruje postępowanie upadłościowe. Agenci CBA przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanego biznesmena oraz kancelarię syndyka w Gdańsku. Zatrzymane oraz zgromadzone materiały, zabezpieczone dokumenty trafią do prokuratury okręgowej w Warszawie. Te czynności cały czas trwają. Od wielu lat pogłębia się kryzys roli i funkcji nauczyciela we współczesnych systemach edukacyjnych. W Lublinie odbyła się konferencja, która ma na celu zmierzenie się z problemami współczesnego środowiska nauczycielskiego. Dobry nauczyciel to taki, który ma poczucie misji, pielęgnuje swoje powołanie, stale opowiada się za prawdą, dobrem i pięknem, podkreśla ksiądz profesor Marian Nowak. Warto odkrywać, że nasza misja w szkole nie wiąże się ani tylko z budynkiem szkoły, ani z dobrem tylko wychowanka, ale ona musi się wiązać z czymś daleko więcej i dlatego sam nauczyciel jest w służbie nie tylko instytucji szkolnej, nie tylko nawet państwa czy ministerstwa określonego, ale w służbie wartościom. Często zapomina się jednak o roli nauczyciela jako wychowawcy. Dzisiaj wielkim zagrożeniem dla systemu szkolnego jest niedostrzeganie tego, że szkoła, aby realizować swoją misję, jaką jest wychowanie edukacyjne, i edukacja sama, musi być osadzona cywilizacyjnie, musi trwać tylko w jednej cywilizacji, czyli w cywilizacji Zachodu. Powiedział profesor Paweł Skrzydlewski. Jest to bardzo ważne, ponieważ coraz to nowe ideologie zagrażają naszemu społeczeństwu. Uderzają w wartości chrześcijańskie, a wychowanie w poszanowaniu cnót schodzi na margines. Liberalizm, który jest w istocie rzeczy pełną formą indywidualizmu, chorego indywidualizmu, on prędzej czy później doprowadzi do tego, że ze szkoły będzie usuwane wychowanie. Dlaczego? Dlatego, że człowiek rodzi się jako osoba i ma prawo do wychowania, a na gruncie indywidualizmu prędzej czy później człowiek dochodzi do wniosku, że jest doskonały, on niczego nie pragnie. Jednak chcąc coś zmienić, należy zacząć od samego siebie, podkreśla profesor Alina Ryniu. Bycie nauczycielem to przede wszystkim wychowywanie samego siebie i to każdego dnia od początku. Żeby drugiemu dać, to trzeba mieć to, co się chce dać. Trzeba się kształcić, żeby kształcić innych. Trzeba osiągnąć odpowiedni poziom intelektualny, moralny, aby podnosić także umysły i serca dzieci. Nauczyciel i szkoła powinny bowiem troszczyć się o dobro dziecka. Jest to konferencja, która pokazuje, po co i jak mam uczyć. Ja wiem, czego ja mam uczyć, ale po co mam uczyć? Jaki jest zasadniczy sens, jaki jest zasadniczy cel tej pracy? W jaki sposób przekazywać pewne wartości? W dzisiejszym świecie, gdzie jest dosyć ciężko te wartości przekazać, gdzie przekaz jest bardzo często zaburzony, te konferencje porządkują pewną umiejętność przekazywania wartości, wychowywania do wartości. O kształcenie nauczycieli i wychowawców w duchu wartości już od 16 lat dba organizator konferencji Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej. Kryzys polityczny na Słowacji to efekty zabójstwa dziennikarza, który opisywał powiązania członków rządu i premiera z włoską mafią. Zabójstwo dziennikarza Jana Kuciaka i jego konkubiny Martiny Kusnirowej wstrząsnęło Słowacją. Dziennikarz zbierał dokumentację mającą udowodnić, że członkowie włoskiej mafii mają bezpośredni dostęp do kół rządowych i tajnych informacji przez dwóch najważniejszych doradców premiera Roberta Fico. Zawsze śmierć dziennikarza czy morderstwo dziennikarza to jest przykład skrajnego
upadku wartości w społeczeństwie i być może też, a na pewno element zastraszenia nie tylko mediów, ale też i społeczeństwa, że są granice, w które przestępcy wchodzą i są tak naprawdę bezlitośni. Na Słowacji trwa polityczne trzęsienie ziemi. Ze stanowiska odszedł minister spraw wewnętrznych Robert Kaliniak. Na naszej politycznej, ale i społecznej temie. Osobiście dokładnie obserwuję wszystkie ruchy na scenie społecznej i politycznej, jak też stanowiska kolegów z opozycji. Chcę, by stabilność na Słowacji została utrzymana i rezygnuję z funkcji ministra. Minister jest oskarżony właśnie o związki z ludźmi powiązanymi z włoską mafią. Z biura premiera tymczasowo ustąpiło też dwoje bliskich współpracowników szefa rządu. Samo rozwiązania parlamentu i przedterminowych wyborów chce wchodząca w skład koalicji rządowej partia mniejszości węgierskiej Most Híd. Może ona liczyć na wsparcie prezydenta Słowacji Andrzeja Kiska. Teraz widzę dwie możliwości: głęboka rekonstrukcja rządu albo przedterminowe wybory parlamentarne. Które by w mnogich demokratycznych krajach. Przedterminowych wyborów nie wyklucza drugi koalicjant socjaldemokratów, Słowacka Partia Narodowa. Zmiany na słowackiej scenie politycznej, jak podkreślają komentatorzy, są nieuniknione. Część partii tych koalicyjnych, tych mniejszych partii, występuje w tym momencie przeciwko partii Smer, obecnego premiera, aby przeprowadził radykalne zmiany w łonie własnej partii. Lewicowy premier Robert Fico odrzuca postulaty zmian w rządzie lub nowych wyborów, oskarżając opozycję i prezydenta o inspirowanie z zagranicy próby destabilizowania sytuacji w kraju. Zabójstwo dziennikarza śledczego bardzo poruszyło Słowaków. Kilka dni temu 100 tysięcy demonstrantów domagało się przestrzegania zasad praworządności, przejrzystości i bardziej odpowiedzialnego sprawowania władzy. Warto odnotować, że są to jedne z największych demonstracji w ostatnich latach, a być może największe demonstracje od czasu aksamitnej rewolucji. To pokazuje, że formacja rządząca ma duży problem. Ma duży problem, ponieważ ludzie, co jest normalną rzeczą, oczekują wyjaśnienia sprawy, oczekują skazania winnych zabójstwa niezależnego dziennikarza. To nie pierwsze protesty na Słowacji. Od lat rząd Roberta Fico i jego socjaldemokratyczna partia Smer dają powody do niezadowolenia Słowaków. Dziennikarze śledczy odkrywają wciąż nowe skandale korupcyjne w obozie rządzącym, które nie pociągają za sobą żadnych konsekwencji, ani prawnych, ani politycznych. I na teraz to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po modlitwie. Anioł Pański, zapraszam.